Z nami Maciek Rataj, witam serdecznie. Witam Ciebie serdecznie, jak również wszystkie osoby, które nas oglądają. Przejdziemy do konferencji prasowej, która była wczoraj. Powiedz, jak wrażenia, bo tym razem bez publiczności, więc trochę dziwnie. Powiem tak, jeśli miałbym powiedzieć coś o tej pierwszej konferencji, to ona była bardzo mocno emocjonalna, gdyż to było pierwsze moje takie, można powiedzieć, wystąpienie publiczne, ponieważ około 500 kibiców, cała ekipa tam z Fejmu. No i to było takie dość mocno stresujące. Poza tym też no, nie na co dzień jest tak, że ktoś do siebie podchodzi, pyta się o zdjęcie i w ogóle. No to takie też było troszeczkę gdzieś tam dla ego. Dużo tam wywiadów, dużo zamieszania, dużo szumu, dużo moich znajomych przyjechało. Ja dawno się ze swoim rywalem też nie widziałem, go zobaczyłem, też od razu trochę więcej emocji to wzbudziło. Więc to było naprawdę gdzieś tam napiętnowane tymi wysokimi emocjami. Natomiast teraz było no, zupełnie odwrotnie. Tam było nas, nie wiem, z 30 osób łącznie. No i tylko te osoby, które po prostu są niezbędne do realizacji całej transmisji, czyli tam operatorzy kamer transmisji, nie było ochrony praktycznie. Lekarze, którzy tam w razie czego nas mogliby tam ratować, nie? Jakieś tam badania mieliśmy na początku robione, też było takie dziwne też, no tak, te rękawiczki, tak, no było tak inaczej, zupełnie inaczej, nie? Było zdecydowanie dużo bardziej, bym powiedział, spokojnie. Już tacy wszyscy byli też ogólnie całą tą sytuacją wystudzeni, bo to chyba nawet jak odbiorca jakiś tam, ty jako odbiorca, nie wiem, czy też to na przykład właśnie dostrzegłeś, że tak było spokojniej właśnie? Było na pewno inaczej. Inaczej, no też takie miałem wrażenie. Wyglądało to trochę jakby więcej uczestników nabrało do siebie szacunku, takiej pokory, mimo tych treningów i całej sytuacji, tak jakby wzajemny był bardziej szacunek, tak? Wiesz co, to mi się wydaje, że też wszystko przez całą tą sytuację, którą mamy dookoła właśnie z koronawirusem związaną, to no ja też mam okres troszeczkę taki bardziej refleksyjny teraz, wiele jakichś tam przemyśleń jest, więc wydaje mi się, że no inni też tak mieli, dlatego też troszeczkę, a może już, nie wiem, same widmo walki już też przyświecało im, nie wiadomo, nie? Możliwe, że też stres. A teraz przejdziemy do tej konferencji prasowej. Troszeczkę wyglądało to, jakby Kasiusz walczył z Marcinem Najmanem. Tak. Tylko jeszcze sobie łyczka kawki wezmę. Muszę tutaj popijać kawkę, żeby mieć więcej energii, żeby ci dobrze odpowiadać, bo jak wiesz, te 4 kg jeszcze mi zostały do zrzucenia. Tu mam kawkę, a tu mam jeszcze wodę. Bo już wczoraj ogólnie powinienem zacząć się nawadniać, no ale przez całą konferencję, no to wiadomo, za bardzo nowo podróż, jedną podróż, drugą konferencja, to przecież nie będę wychodził siku, więc niestety dzisiaj z lekkim opóźnieniem zaczynam nawadnianie, ale no bo to 3 dni się powinno, nie? I 3 dni mniej więcej odwadniać. Ale wracając i odpowiadając na twoje pytanie, to tak właśnie dziwnie byłoby tam po środku z Piechowiakiem, tacy schowani trochę i tak oni tam przerzucali się tymi argumentami. Ale no co, jak mieli okazję sobie coś wyjaśnić, no i sobie wyjaśniali, tak? Nie było sensu po prostu się wcinać w ich rozmowę, aczkolwiek ja bym im zaproponował to K1 mimo wszystko. To takie trochę jednak pośrodku gdzieś by było i to by chyba się najlepiej oglądało, no ale tam nie chciałem gdzieś tam się wcinać w to wszystko. Nie zawsze trzeba, nie wiem, być w centrum zainteresowania. Myślę, że na pierwszej konferencji trochę bardziej byłem w centrum zainteresowania z tym prezentem, ze wszystkim. Teraz było też spokojniej, więc faktycznie tak czułem się, jakby oni zaraz mieli się napierdalać, a my, nie wiem, to po prostu sobie przyglądaliśmy się temu. Nie patrząc tylko przez pryzmat już waszego konfliktu z Kasiuszem, jak dojdzie do tej walki z Marcinem Najmanem Kasiusza, bo wydaje się, że możliwe, że to dojdzie do skutku, to jakbyś tak miał swoim zdaniem, Kasiusz ma szansę, na przykład jakby miało to dojść w boksie? W twojej opinii. Na pewno nie ma szans, jeśli chodzi o MMA, bo ma za słabe zapasy, za słaby parter.
no i nie jest w stanie tej różnicy kilogramów, no kurde, Najman się położy i już wygrywa, więc MMA nie ma szans, dlatego tak bardzo mocno ciśnie na ten boks. W boksie wydaje mi się, że ma szansę tylko dlatego, że ma dobrą kondycję i że w jakiś sposób byłby w stanie go wypunktować, ale Najman też, no, też swoje waży i no, myślę, że jakby go porządnie trafił, to by go znokautował, więc kurde, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie? Ja tak boksem też się super nie interesuję, więc też ciężko mi to po prostu stwierdzić, ale wydaje mi się, że Najman jest pewniakiem, nie? Jeśli chodzi o wygraną z Kasiuszem, mimo wszystko, nie? I jedyna szansa Kasiusza to właśnie kondycyjnie go jakoś tam punktować, uciekać, bić, uciekać, kąsać jak taki komar, nie? Mówiłeś o to niedawno, przed chwilą, o ścinaniu wagi. Jak to wygląda u ciebie na końcówce? No bo mamy teraz, ile zostawiłeś na sam koniec i od jakiego czasu już ten zbijesz? Bo tak zazwyczaj zawodnicy profesjonalni i w ogóle zawodnicy, którzy startują w MMA, na sam koniec zostawiają tak naprawdę dużo kilogramów. Jakie jest u ciebie? Jak to wyglądało przez całe przygotowanie? Jak to wygląda na końcówce? Około 106 kilogramów miałem, jak zaczynałem zbijać wagę. Limit mam 90 kg, gdzie jeszcze warto zaznaczyć, że w sumie jakoś bardzo dużo tej tkanki tłuszczowej nigdy nie miałem, to było około 15%. Więc u mnie to bardziej musiało po prostu z masy mięśniowej zejść wszystko. To jest proces dużo dłuższy, aniżeli już mówimy o traceniu samej tkanki tłuszczowej. Więc mi to zajęło około, nie wiem, z pół roku, ale po prostu byłem na diecie. To nie było tak, że jakoś na bardzo mocnym deficycie kalorycznym, tylko się po prostu pilnowałem z tymi posiłkami. Teraz mi zostały 4 kg. Niestety przez to całe zamieszanie znowu z koronawirusem ten ostatni tydzień tak troszeczkę sobie odpuściłem właśnie trzymanie diety, bo jak już przełożyli nam tą konferencję, jak odwołali KSW, jak wszystkie wydarzenia sportowe odwoływali, to byłem gdzieś tam przekonany, że naszą galę też odwołają. I taki tydzień miałem trochę luzu i dlatego teraz muszę troszeczkę przyciąć te kalorie. I tak jak już wcześniej właśnie wspomniałem, zaczynam nawadnianie, które powinienem sobie wczoraj zacząć, ale te 4 kg to powinny bez problemu zejść, więc jestem optymistą. Choć no to taka też jest trochę niewiadoma. No nie wiem, jak moje ciało zareaguje, ale powinno być dobrze. No powinno być dobrze. Wiemy, jak to jest w profesjonalnym MMA. Czasem zdarza się, że zawodnicy na sam koniec nawet zostawiają 8 kg, co już jest straszne. No, słyszałem takie przypadki. Nawet z 10 kg, nie? Tak jak mówię. Nie, no teraz... Kołecki chyba było coś takiego, że Kołecki, że w dniu ważenia 90 kg, nie? Czyli taka sama waga jak ta moja, a później 99 ten sam dzień na wieczór, nie? To coś na takiej zasadzie. No u mnie aż takiej dużej różnicy nie będzie. Ja maksymalnie pewnie do 95 dobiję. Maksymalnie tyle będę ważył. Wydaje mi się, że 94 na walce będę ważył, nie? Czyli mniej więcej tyle co teraz. Z tą wagą jest różnie, bo mogę ci zakulisowo powiedzieć, ja słyszałem taką oczywiście historię, jak Łukasz Jurkowski walczył na Stadionie Narodowym, walczył z Ramonem Sokodżu, to taki duży zawodnik na kategorię półciężką, na wadze wniósł 93 kg, a podobno kiedy była walka już podczas gali, przed walką go zważyli, to już ważył ponad 110, prawie 110 kg. Tak można? Aż sam byłem zaskoczony. No dobra, ale Jurkowski też ma dużo tkanki tłuszczowej, to też w sumie, też trochę inaczej, nie? Bo ja już jestem chudziutki, to też tak jakby, wiesz, ciężej po prostu, nie? Też jak już masz tak mało tej tkanki tłuszczowej, to ciężej jest to zbijanie wagi, niestety. No ale trudno, no co, miejmy nadzieję, że już nigdy nie będę więcej musiał aż tak mocno zbijać. Aczkolwiek w sumie to tak zawsze jest z tym, że teraz pojadłbym przez tydzień, to pewnie bym już, wiesz, znowu zaraz odżył i stwierdził, że w sumie, a dobra, nawet te 10 kilo spoko pewnie. Bo tak zawsze jest niestety, że najgorsze jest właśnie na tej diecie, na procesie redukcyjnym, a później jak się trochę odżyje, to w sumie znowu później jest energia, więc ja też nie mówię nigdy, nie wiadomo jak to będzie, nie? Spytam cię o tą końcówkę przygotowań, bo wiemy, że w Polsce zamknięto większość klubów, nawet chyba wszystkie dosłownie, więc pytam ciebie, jak to wyglądało u ciebie, jak ty trenowałeś tą końcówkę, jak to wyglądało u ciebie w domu, biegałeś, jak to wyglądało?
Tak, właśnie dokładnie to, co powiedziałeś. W domu robiłem takie obwody różnego rodzaju. Na tyle, na ile tam sprzętowo dawałem radę, wiadomo, jakieś skakanki, jakieś skoki na kanapę, jakieś padni powstań. Na dworzu, mieszkam blisko lasu, więc sobie biegam po lesie. Znaczy biegałem, teraz już nie biegam. No i na tarczę z trenerem moim, z Antkiem się umawialiśmy i coś tam sobie na podwórku popykać jeszcze, nie? Ale no to tak trochę, no nie powiem, też utrudnia, tak jakby ten ostatni etap, nie? No ale fajnie, że można sobie trochę świeżości złapać, że tak powiem, nie? Pod tym względem. Rozumiem. Czekaj, tak, bo świeżość to tak dosłownie i przynosi, no bo świeżość to wiesz, na dworzu wszystkie te treningi, nie? No. Rozumiem, że w tej sytuacji mimo wszystko Antek Chmielewski w narożniku się pojawi. Tak. Da radę, że tak powiem. Okej. Okay. Spytam jeszcze o sytuację, bo na Instastory twoim oglądałem ostatnio, chyba wczoraj właśnie, jak jechałeś na konferencję prasową, byłeś na stacji benzynowej, w ogóle z zero ludzi. Ta sytuacja w ogóle trochę przerażająca, jak się patrzy na to wszystko, tak? No jeśli mam być szczery, no to właśnie ja się trochę przestraszyłem nawet wtedy, jak zobaczyłem to, bo jak jeżdżę do tego Poznania, już parę razy tam musiałem jeździć, to pamiętam właśnie, bo tam jest i McDonald's i stacja benzynowa, no to tam do tej stacji normalnie były kolejki po prostu, że nie możesz sobie podjechać i normalnie zatankować, tylko zawsze trzeba było czekać, a teraz padam, nikogo, żadnego auta nie było, nie, no to było takie naprawdę przerażające, nie, pierwsza myśl, że no kurde, stację mi zamknęli i o co chodzi, nie, jak to możliwe, że stacja jest zamknięta, bo nie patrzę, normalnie się ludzie ruszają, więc no dziwne. No dziwna sytuacja, wiesz co, no nie wiem, to jest zupełnie coś nowego tak naprawdę, więc nigdy czegoś takiego nie przeżywałem. Pamiętam, że kiedyś był ten kryzys taki właśnie, o którym też było bardzo głośno, ale czegoś jak ta teraz epidemia, no to naprawdę nie wiem, czy w ogóle można to z czymkolwiek porównać. No pewne jest jedno, że jeszcze, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu nikt sobie nie wyobrażał, że może dojść do takiej sytuacji, że zamkną granice i będą ciężko w ogóle wszystko będzie, kino zamknięte, wszystko. No nikt nie wyobrażał sobie, że rok temu, że coś takiego w ogóle miało miejsce, a to tak naprawdę kwestia paru dni i to wszystko się zmieniło na całym świecie, tak? Tak, to jest naprawdę szokujące. No wiesz co, dla mnie to też jest o tyle ciężki okres, że ja pracuję jako trener personalny i siłownie są pozamykane, więc nie mam tego podstawowego źródła swojego dochodu, więc to jest, no tak, wiesz, a tu przygotowania, tak, tu trenerowi trzeba zapłacić, tak naprawdę cały czas są te koszta, dojazdy, przejazdy. No więc to akurat jest też kolejne utrudnienie, nie? Niestety. Gala będzie bez publiczności. Mimo wszystko to myślisz, że to działa na twoją korzyść, bo to się powtarza parokrotnie? Czy jednak chciałbyś, aby to wyglądało normalnie, bo to mimo wszystko jakieś przeżycie dla ciebie by było na tej hali, tyle tysięcy ludzi. Zupełnie takie przeżycie dla zawodnika, uczestnika Fame ma. Zawsze o tym powtarzają, że to jest w ogóle przeżycie dla nich takie wielkie, zobaczyć to z bliska, tak? No właśnie, kurde, ja byłem bardzo zawiedziony, jak się dowiedziałem, że to będzie bez publiczności. Mimo wszystko liczyłem na to tak po cichu, że jednak tą galę przeniosą na jakiś inny termin. No ale tak się nie stało, jestem zakontraktowany. Włodarze, wszyscy tam właściciele chcą, żeby gala się odbyła. No i trzeba to po prostu zrobić tak jak teraz na tyle, na ile te możliwości nam dają, nie? Podobno jest tak, że jest bardzo duża presja, jeśli jest publiczność i to bardzo potrafi spinać zawodnika, bardzo odbiera też kondycję, więc prawdopodobnie teraz będzie mi się lepiej walczyło, ale z drugiej strony tak naprawdę właśnie ludzie też dają emocje i można po prostu na jakieś wyżyny swoich możliwości stać się inną osobą, więc i plus, i minus, należy po prostu zaakceptować naturalny, ten stan rzeczy, który mamy. Aczkolwiek, jeśli miałbym wybierać, to wolałbym, żeby to wszystko było z publicznością. Właśnie dla tych przeżyć, dla tych emocji, o których wspomniałeś wcześniej. Nie? Chciałem cię spytać, czy masz jakąś informację, jak to będzie wyglądało, bo było UFC w Brazylii, oczywiście gala była na hali, ale to była właśnie sytuacja podobna jak w Polsce. Tylko tam była taka sytuacja, że zawodnicy tapowali ręce i rozgrzewkę mieli w hotelu, wychodzili, walczyli
i po prostu wychodzili z hali i następnie wchodzili uczestnicy, zawodnicy? Czy wy będziecie mieli podobną sytuację, czy to będzie wyglądało trochę inaczej? Będzie wszystko w studio filmowym, które będzie specjalnie zaadaptowane do tego wydarzenia. Będą szatnie, w którym będzie jeden zawodnik i trener. Tam będziemy się przygotowywać, a następnie wychodzić i się bić ze swoim oponentem. Nie wiem, czy jeden trener, czy dwóch. Prawdopodobnie dwie osoby mogą w narożniku być. Takie są informacje na ten moment, które ja gdzieś tam dostałem, zostały mi udzielone. Ale to się wszystko po prostu tak dynamicznie zmienia, że no chyba trzeba będzie pozostać, poczekać do ostatniej chwili z tym wszystkim, żeby powiedzieć, że to na pewno tak będzie, a nie inaczej. Nie? Na twoim kanale też pojawił się diss na Don Casio. To było trochę tak spontanicznie? Czy po prostu już to planowałeś od jakiegoś czasu? Znaczy, wiesz, to mi się zawsze podobało, jak te dissy nagrywali na siebie. Ja zawsze rapu słuchałem i te dissy mnie po prostu najbardziej gdzieś tam jarały i najbardziej mnie te dissy przyciągały moją uwagę i zawsze gdzieś tak sobie myślałem, kurde, ale fajnie było kiedyś swoją piosenkę nagrać, fajnie było jakiegoś dissa nagrać na kogoś, nie? No i tak akurat właśnie się złożyło, że po prostu znajomy ma takie amatorskie studio w swoim pokoju, nie? I po prostu wszystko gdzieś tam poszło za jednym ciosem. No i wiadomo, no ta piosenka jest strasznie mocno hejtowana teraz. No wiadomo, no nie jest to zrobione profesjonalnie, ale ja miałem bardzo dużo zabawy, bawię się tym i to jest w sumie dla mnie najważniejsze, więc tam się tym za bardzo nie przejmuję. Ale na tyle mi się to spodobało, że może w przyszłości nagram jakąś taką właśnie normalną piosenkę, taką bardziej na poważnie niż to. Więc kto wie, ale naprawdę fajne to było, spodobało mi się to, więc tak teraz myślę o tym, czy nie pójść za ciosem dalej, nie? Ale to zobaczymy wszystko, bo to wiadomo, teraz najważniejsza jest walka, co będzie po walce, to będziemy później sobie myśleli o tym. Na konferencji prasowej też wspomniałeś, że Nitro będzie miał trochę szczęścia, bo będzie gala bez publiczności, więc nie pojawi się na hali. Tak. No bo on tam mówił, że się za śmietnikiem będzie chował, żebym go nie znalazł, więc teraz się nie będzie musiał chować. Będzie znowu w zaciszu swoim domowym i będzie mógł znowu pluć i wyzywać przed monitora, więc nic się nie zmienia. Też wspomniałeś i rzuciłeś wyzwanie dla Dzika. Ja chcę spytać w ogóle, skąd pojawił się pomysł takiego zestawienia, bo wspomniałeś, że już wcześniej o tym powiedziałeś. Teraz po prostu bez względu na wynik chciał być po prostu tego pojedynku, tak? Zdecydowanie. Wiesz co, ja zawsze powtarzam, że fajnie, jeśli walki, szczególnie na Fame Map, skoro my nie prezentujemy poziomu sportowego, no bo nie oszukujmy się, zawodnicy Fame Map, jakiegoś super, no dobra, bo teraz Alan przychodzi, no to on faktycznie jest zawodnikiem, ale mówimy o tym gdzieś tam wcześniejszych, nie jest jakiś super poziom sportowy, więc powinno to wszystko na zasadzie takich konfliktów się odbywać. Moim zdaniem wtedy te konflikty dodatkowe emocje wzbudzają. I ja zawsze się tak zastanawiałem, że właśnie jakbym miał walczyć dalej, to chciałbym mieć ten konflikt. I tak sobie pomyślałem o tych ludziach, których znam i których kurwa nie lubię. No i tak wiesz, tam w internecie mi mocno cisną, no ale tak z drugiej strony ich nie znam, nie? Więc to nie jest aż taka duża gdzieś tam nienawiść, nie? Żeby od razu z nimi się zacząć napierdalać. Ale tego Dzika, bo my byliśmy razem w tym Warsaw Shore, jakieś tam czerstwe żarty zaczął do mnie sypać. W ogóle jakoś tak typa gdzieś tam nie polubiłem od samego początku. Teraz widzę, że zajebiście się z Kasiuszem kumpluje, więc taka naturalna kolej rzeczy, żeby tą walkę gdzieś tam podjąć właśnie z Dzikiem. I tak jak też wspomniałem, fajnie, że te kilogramy on ma, więc też będzie to na troszeczkę wyższej kategorii wagowej. Wiesz co, nawet coś mi tam już odpowiedział, ale kurwa, on tak niewyraźnie mówi, że ja kurwa nie wiem, czy on mi odpowiedział, że się zgadza, czy się nie zgadza. Na Instagramie mnie oznaczył. Jeszcze mu nie zdążyłem odpowiedzi nagrać, ale no kurwa, nie wiem, czy to podjął. No stary, trzeba by mu było napisy tam dorobić. Tam na przykład w MTV już rozkminili, że jak on się wypowiada, to napisy są. To on też powinien sobie tak te napisy tym emotkami dać, nie? Najlepiej jak się zgadza, to niech zrobi tak. A jak się nie zgadza, to tak, że się obstrą, nie? To wtedy będę wiedział, bo to, co nagrał, to kurwa, tego się nie wiem. Nie wiem, jakby kurwa miał chuja w buzi. Wspomnieliśmy,
wspomnieliśmy o nim, to chciałbym zapytać od razu, czy widziałeś ten jego ostatni start na punchdown, gdzie walczył z Lupą? No tak, tak, tak. On przegrał, nie? Tak, przegrał po trzech. O jakieś tam, znaczy z całego tego nie widziałem, tylko po prostu szoty widziałem z tym, że tam dostawał. No ale, no widziałem, widziałem. No ale wiadomo, MMA to nie punchdown, więc... Więc co? Czy to jakieś mu daje jakieś doświadczenie? Nie wydaje mi się, żeby to mu dawało jakieś doświadczenie, że tą walkę na punchdown nie miał stoczoną. To jest zupełnie coś innego MMA. A ja nie wiem, czy on w ogóle coś trenował wcześniej, nie? Tak się nigdy nad tym nie zastanawiałem na ten temat, tylko po prostu stwierdziłem, że go nie lubię. No, to... no i wspomniałeś, o tej, wspomniałeś też o tej wadze, bo ty mówisz, że fajnie by było, jakbyś mógł zawalczyć powyżej 100 kg, ale on, pytanie, czy on tak naprawdę nie waży zdecydowanie więcej niż te 100 kg, bo ty chyba... W jakiej wadze byś się widział, jakbyś miał stoczyć taki pojedynek z nim? Ja bym chciał ważyć 95 kilo, nie? On sobie może ważyć 100 kg na przykład, nie? I to by było wtedy okej. Okay. Ale ja nie wiem, ile on waży w ogóle, nie? Wiem, że jest duży. No tylko tyle tak naprawdę. Dlatego stąd moje pytanie właśnie. No. Kurde, no nie wiem, nie, nie wiem, powiedzmy limit 100 kg by był. Żebym w ogóle się nie musiał spinać z dietą, z niczym, se jadł, pizzę i miał wyjebane. I to powiedzmy taki limit. A nie wiem, ile on waży, serio, nie wiem, ile on waży, nie wiem, czy coś trenował wcześniej. No. Po okay. prostu konflikt to konflikt. No stwierdziłem, że go nie lubię, no i chuj. No. Okej, okay. Okay, dzięki, że poświęciłeś mi czas. Mam nadzieję, że złapiemy się jeszcze po walce, porozmawiamy. No i życzę, co najważniejsze teraz, zdrowia, tak? No, dzięki bardzo.